Serdecznie to będzie taki filmik, w którym wyjaśniać będę, co się dzieje na moim kanale. Tu jest puszczona jakaś powtórka z Team Fortress. Jak sobie dajcie, żeby po prostu nie mówić do obrazu, żeby w miarę w razie czego było coś do oglądania, a nie suche mówienie do jakiegoś nieporuszającego się obrazu. Więc tak, tutaj będzie to film, który będzie... będzie to film, który będzie. Film ten będzie na stronie głównej mojego kanału. Tutaj powiem wam, czym się będę na kanale zajmować, jaki, co planuję i tym podobne, więc tak, na pewno będę skupiać się na The Binding of Isaac Rebirth. Na pierwszej części już nie, bo Rebirth to jest taka odnowiona, lepsza część niż je pierwotna część, więc pierwotna część się raczej nie ukaże. Czemu Rebirth? Jest to gra, którą naprawdę bardzo lubię, to jest jedna rzecz. Przyjemnie bardzo mi się ją nagrywa oraz reprezentuje w niej jakiś poziom, więc gdy człowiek przechodzi tę grę, zabija Blue Baby, Delamba, Super Satana, więc wydaje mi się, że to się ciekawiej ogląda niż jakbym miał ciągle ginąć na trzecim floorze czy też czwartym, więc ta gra będzie się pojawiać regularnie, nieregularnie, tego nie wiem, ale na pewno pojawiać się będzie. Jak na razie tam ładnie idzie około 21 odcinków, jakieś tam już są osiągnięcia w tej dziedzinie, zabity Mega Szatan, większość już... bossów większością klas jest zabita, więc jest spokojnie. Następną grą będzie Team Fortress. To jest ta gra, którą właśnie widzicie. Czemu ta gra? Z tą grą wiąże się długa historia. Moja przygoda zaczęła się z nią dobrych 5 lat temu, chyba mi się wydaje. Bo zaczynałem, jak jeszcze nie było free to play. Nie wiem, nie pamiętam już. Naprawdę nie pamiętam. Tutaj no, w tą grę mam trochę przegrane, około 2500 godzin, więc tutaj też mogę pokazać jakiś poziom, więc to też może być w miarę ciekawe. Postaram się prowadzić, postaram się wprowadzić jakieś turnieje Highlandery Sixy, z którymi będę wtedy rozmawiać ze znajomymi, wtedy będzie to już taki turniej bardziej na poziomie, ponieważ nasza drużyna będzie rozmawiać i ich drużyna będzie miała kontakt, więc to będzie porówno z obu stron. To mam nadzieję będzie ciekawe. No właśnie, w tym mówię, w Team Fortressie reprezentuje jakiś minimalny poziom. I mam nadzieję, że materiały z tego będą dobre, także jak ogarnę sobie przede wszystkim sensitivity myszki, przypomnę sobie mniej więcej, jak się w tą grę gra, to jest powtórka stara, nie pamiętam z kiedy, to spróbuję też nagrać jakieś poradniki, stawiam się, jak przekazać to, co chcę przekazać w filmikach poszczególnymi klasami. Ja chętnie bym zrobił po pół godziny materiału do każdej klasy, ale to by musiało... Musimy sobie wszystkie tam napisać, rozpisać dosłownie ważne rzeczy, które są... ważne? które są ważne w tej grze, jako ta postać. Oczywiście też sposób grania dzieli się na różne tryby, jak PL, Payload, CP, CP5, czyli 5 punktów kontrolnych, CTF, Capture the Flag i tym podobne. Więc to jeszcze zobaczymy, Team Fortress na pewno się pojawi jeszcze. Następną grą jest Don't Starve Together. Tak, ta gra jest ogólnie ciekawa, ale do tego potrzeba dwóch osób, które muszą mieć czas. Ja ostatnio mam czas bardzo nieregularny, teraz były święta, ja muszę teraz jeszcze na sesję kuć, więc teraz będzie trochę mniej filmików, jeśli będzie. Ale airshot. O, zabity. No, sesja, zobaczymy, co będzie po sesji. Wtedy będę mógł wam powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Na pewno Don't Starve Together będę nagrywać ze skuterkiem. I być może jeszcze Anka dołączy do nas, więc byśmy nagrywali w trójkę. Wtedy żarcie to na pewno nam zabraknie. Ale nieważne. Kolejną grą jest Ace of Spades. Ace of Spades jest takie połączenie Minecrafta i... I czego by to mogło być połączenie? Minecrafta i... jakiegoś FPS-a po prostu, szczerze mówiąc. Też w tej grze, jak ktoś oglądał, to wie, że mi średnio idzie ze względu na... snajperem tu. A może po prostu ludzie są dobrzy w tej grze. W tej grze jestem noobem, więc to akurat ciężko mi cokolwiek powiedzieć o tym. Krótkie spojrzenia. Krótkie spojrzenia, na przykład na jaki tam był Space Hack, Mark of the Ninja, The Hard Time. No, one są takie. Hard Time ma wzięcie akurat, kurde. Ale nieważne. A wzięcie też ma Team Fortress, powiem wam szczerze. Najwięcej ma poradnik dla początkujących, no i tam około 300 wyświetleń. To jest, kurde, masakra, dużo jak dla mnie. Na mój głos. Dla niektórych to tam w ogóle 300. What? Co? Nieważne. Więc tak, co tu jeszcze powiedziałem? Aha, jaka jest zasada tego, jak nagrywam? No to jest hobby, tylko i wyłącznie hobby. Nagrywam to, jak mam wolny czas. Nie lubię ostatnio, poza The Binding of Isaac Rebirth i może jakiś turniej, jakieś meczyki TF-a.
siedzieć, po prostu grać, marnować czas, a jak nagram, to mam takie poczucie, że to, co wygrałem, to nie zniknie, może ktoś to obejrzy, może komuś to umili czas, obejrzy sobie, będzie zadowolony i tak dalej, i tak dalej. Więc mówię, traktuję to jako hobby i nagrywam, najważniejsza to jest świadomość tego, że nagrywam dla was, a nie dla siebie. Tak, nagrywam dla was, nie dla siebie, nie będę nagrywać bez sensu filmików, które, chociaż teraz ciężko mówić o filmach, które się podobają czy nie, bo jest widzów malutko, więc to ciężko w ogóle, bo większość w ogóle uśpiona, więc nie będę tego nic mówić. Więc tutaj jeszcze, w każdym razie będę nagrywać takie filmiki, jakie wam się podobają, możecie wysyłać mi propozycje różnych gier, ja mogę nagrywać tego krótkie spojrzenie, jeśli gra mi się bardzo przypadnie do gustu lub też wy będziecie chcieli zobaczyć więcej odsłon danej gry, to oczywiście nagram to w najbliższym terminie, ponieważ moment, gdy zapytacie mnie kiedykolwiek, a dostałem już właśnie Hard Time, to jest gra zaproponowana przez jednego z widzów. Nie pamiętam kogo, cholera, miałem powiedzieć kogo. Dobra, nieważne. Naprawię to. Spokojnie, naprawię to. Nie martwcie. I coś tu jeszcze miałem powiedzieć. Ale zapomniałem. Wózę pchają, debilu, strzelaj w lewo. Boże święty. A, no dobra. Coś miałem jeszcze powiedzieć, dajcie mi sekundkę. Momencik. Aha, no i właśnie, to jest właśnie według mnie taki fajny nawet motyw, żeby widzowie podsyłali jakieś różne gry. Oczywiście ta gra musi pójść na moją kopię. Nie jest taki słaby, ale też nie jest taki dobry. Można powiedzieć, że jest średni. Więc jeśli pójdzie ta gra, będę w stanie ją zdobyć, to oczywiście ją nagram. No, a tak poza tym to mam nadzieję, że moje filmiki... umilą komuś czas, może jakiś tam momencik nawet rozbawi. W każdym razie, że moja twórczość da komuś trochę przyjemności, jak chociaż jedna osoba będzie zadowolona z danego filmiku, stwierdzi, ale fart, stwierdzi, że o kurde, te 3 sekundy na ten 2-godzinny filmik był zajebisty, to stwierdzę, że było warto. Nie ma 3 sekundy na 2 godziny. No nie, ale stwierdzę, że było warto, po prostu. No i w sumie tak włączyłem ten filmik, ja nie wiem ile on tam jeszcze trwa, ale... zostawię. Może ktoś jest ciekaw, jak skończą się przygody Demomana na PL Hightower. A Hightower w ogóle jest jedną z moich ulubionych hub. Jest naprawdę zarąbista na Rocket Jumperów, na Demo Knighta, na Demo z Sticky Jumperem oraz mieczykiem jest także mega. Co tu miał jeszcze mówić? Patrz, kolejny ścięty. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Po co tam strzeliłem puchy? Jestem ciekaw. Chyba ktoś tam po prawie wchodził, że musiałem tam strzelić. Ale tutaj się zrobił motłoch ludzi. Czy coś jeszcze powinienem powiedzieć? Chyba nie. News jest taki, że założyłem jeszcze FB. Tam będę... zginąłem. Film się kończy. Taki, że... kalendar. No, na FB tam będę informować o najnowszych filmikach, jakichś planach, coś, jak już będzie pewna liczba osób, która będzie się angażować na tej stronie, będzie można robić jakieś ankiety dotyczące gier na FB, można wysyłać wiadomości, będę się starał odpisywać na nie, więc serdecznie zachęcam do polajkowania, tak, do polajkowania tego fanpage'a, że tak powiem. No, bo tam będziecie mieć najświeższe informacje, jakieś możliwość ankietowania, dyskutowania. Poza tym można jeszcze wysyłać mi na Gmaila, który jest podany w informacjach, tam z jakimiś pytaniami, coś, jak tutaj na prezes FB nie, wam nie ma, czy coś, nie wiem. Więc tam jeszcze można się ze mną konsultować, i to będzie tyle. To było właśnie zwiastun kanału, powiedziałem w nim. Mam nadzieję, że przekazałem wszystko, co chciałem, chociaż... czy przekazałem, dowiem się około za godzinę, jak mi się myślenie włączy. A ja się z wami żegnam. I mam nadzieję, że moja twórczość, ładnie to nazwę, znajdzie upodobanie chociaż w jednym na iluś tam odwiedzających. Ważne, żeby ten jeden chociaż był, tak? Dobra, z wami się żegnam serdecznie. Do następnego miłego dnia.